80. Już to pana zajęło. Szach i mat. Słoma, zwiędła róża, noc. To nadprzyrodzona moc. Może być weselna feta. Proszę państwa, no, niestety musimy przerwać. I szkoda, że właśnie w takich okolicznościach Ania jest z nami po raz ostatni. Od kiedy jesteś? Z 56. Czyli pełne 12 lat jest z nami. No. Pożegnajmy ją czule i serdecznie. Wkrótce wyjeżdża z kraju. Panie Abramie, niech pan lepiej idzie, widzi pan, co się dzieje. Ja zawołam milicję. Mnie nic nie zrobią i zabezpieczę okna. Niech pan wejdzie przez podwórko. Bardzo proszę. Że prawda, co mówi Rachela. Pani na imię Rachela? Czy to postać rzeczy zmienia? Stop. Aniu, chodź tu, dziecko. Czy to postać rzeczy zmienia, to znaczy, że ty się go boisz. Ty się musisz go bać, bo to Polak, goj. No. Pani na imię Rachela? Czy to postać rzeczy zmienia? O, bardzo dobrze. No i co on na to jej mówi? Ach, pani się zarumienia. To znaczy co? Wstydzi się, bo Żydówka. Spróż pani, jakich chcesz gości. I mię pani tak liryczne. Prawda. Śliczne. No, to teraz to ty już go lubisz, bo widzisz, że nie antysemita, Jasiek. Bardzo dobrze. A teraz proszę miłości wysłuchać, chcę poetyczności dla was. Dla was, znaczy dla Polaków. No bo oni nie widzą. Oka takiego nie mają. To siądźcie teraz, a ja wam coś przeczytam. Na porośniętym ostem wzgórzu stała gospoda należąca do Doboszowej, wdowy po Doboszu, słynnym kiedyś rabusiu. Był on postrachem polskich dróg, rabując kupców zmierzających do Warszawy, Krakowa, Gdańska czy Lipska. Kiedy go w końcu powieszono, Doboszowa wyszła za lapituta. Pół człowieka, pół diabła. Krew człowieka może zalać, jak się tego słucha. Wasze to Eliasze, Dawidy, proroki. A jak rabusie, pół diabła albo niecne czary, to Doboszowa. Taki jad dzieciom wciskacie. Szlak mnie zaraz trafi. No panie... Ale przecież to Zinger. Zinger, śminger. To maszyny do szycia robić, a nie dzieciom w głowach przewracać. Jasiek, do domu, natychmiast. Jasiek, czekam na dole. Już. Koniec próby. Fajnie mi się do ciebie mówiło na scenie. Mogę cię pocałować.